A kto z Mara wie jakiegokolwiek? Radio Maria. Ale ja nie rozumiem, dlaczego śmiech taki. Radio Maria, jakie jeszcze radio? RMFFM. RMFFM, na jakiej częstotliwości? A no właśnie, i tu są, zaczynają się schody. A jakie częstotliwości ma radio, z którym jesteście? A jakieś częstotliwości w ogóle radio ma, czy nie ma? Znaczy, jak to jest chyba gdzieś napisane? Radio, nie, tu gdzieś było 100, czy nieważne i tak dalej. Pani Aniu, ja przepraszam, tam są krzesełka, tam jest cisza na sali, tam są bardziej komfortowe. Tak, tak. To jest Jacek Czyszejko, osoba, która z wami będzie w drugiej części. Ja jestem w pierwszej i pół godzinki mamy dla siebie. Wchodzimy do środka. Wejdźcie sobie tam. Dzięki. Dzięki, Jacek. Dzięki. Dzięki. Dzięki, Jacek. Do tego punktu zaczniemy ciąg dalsze wycieczki. Dobra. Chodźcie i siadajcie. W miarę szybko, bo pani Ania ma nagranie za 40 minut w innym miejscu miasta i musi niestety was pożegnać. Także ruchy, ruchy, tak zwana młodzież, tak? To jest studio koncertowe, gdzie się odbywają koncerty i spotkania jakieś ciekawe. Dawid Podsiadło, mówi wam to coś? No. Tak. A Jaś Dąbrowski? Jo, no. Tak. Chyba wczoraj był. No. Autograf mi dał. Chcecie? Tak. No. Tak? Ale jak się dowiecie, jaka jest częstotliwość radia? Jak mi ktoś powie, to dostanie autograf pod siadłem. No tak. No? No nie, za 130 to możecie ewentualnie dostać Justina. O, to ja chcę. Ale nie pod siadłem. Dobra, jak wymyślicie coś do końca, to powiecie mi i wtedy pomyślimy, co z tym pod siadłem. 103? 103 wszyscy najsłabsze. Smartfony chowamy, tak? Nie liczy się. Nie liczy się. To ja powiem. Słuchajcie, Radio Gdańsk. Kończymy temat, to był taki wstęp żartobliwy. Ja jestem reporterem radia, dziennikarzem, reportażystą, człowiekiem, który pracuje w radio. Reportaż, reporter, reportażysta, dziennikarz. Niby to samo, niby to samo, ale jest mała różnica. No po prostu różnią się rzeczy, które ja robię tym mikrofonem. Czymś takim, że kolega ma bluzę bardzo ładną z napisem jakim? Nieważne, ale innym niż kolega obok, tak? I to są dwie różne bluzy. Ja robię dwie różne rzeczy tym mikrofonem. Tak? Czyli robię materiał i za chwilę też robię materiał. Robię krótką formę dziennikarską, ale robię też reportaż dłuższy. Robię na przykład audycję historyczną, ale robię też wywiad z Dawidem Podsiadłą za chwilę, na przykład. I tym różni się właśnie moja praca od pracy innego dziennikarza, na przykład tym, który jest tylko w Gdańsku, tylko na miejscu, tylko w naszym radiu i tylko zajmuje się na przykład jakąś dziedziną wąską, ekonomią, motoryzacją, publicystyką, sportem, czymś takim. Tak wygląda praca takiego reportera, reportera miejskiego, lokalnego, człowieka, który musi trochę się wszystkim zajmować. Wy uczycie się w gimnazjum w Krakowie, tak? Tak. To jest jedyne gimnazjum tam. Radio tutaj, nasze lokalne, nie jest jedyną rozgłośnią. Jakie są tutaj jeszcze rozgłośnie, to sobie znajdziecie na mapie, jak otworzycie sobie smartfony i będziecie chcieli, wracając do siebie, sprawdzać, ile jest jeszcze rozgłośni, ale jest ich mnóstwo, jak się domyślacie. A tak naprawdę czego wy oczekujecie od radia? Jakie są wasze oczekiwania od radia? Czego szukacie w radiu? Szukacie czegoś? Dobrej muzyki. Dobrej muzyki. My też puszczamy taką muzykę, tylko u nas jest to więcej jakby nacisk na słowo, więcej na gadane audycje tak zwane, a mniej jest tej muzyki, której jest na przykład w RMF-ie, bo kolega mówi, że słucha RMF-u, prawda? Tam między informacjami jest właściwie non-stop muzyka i reklamy, prawda? U nas, my jesteśmy radiem publicznym, radiem, które musi dotrzeć do wszystkich słuchaczy, nie tylko do ludzi, którzy słuchają rapu, którzy słuchają podsiadły, którzy słuchają na przykład audycji historycznych.
ale są tacy ludzie, czyli wszyscy ludzie, którzy otworzą radio, muszą dostać coś dla siebie. Na przykład jeżeli kolega powie mi, że słucha jakiejś tam muzyki sformatowanej i na przykład, no nie wiem, jakiej słuchasz muzyki, na przykład? Rapu. To u nas ten rap też usłyszysz, tylko musisz sobie znaleźć w ramówce, a to wszystko jest do znalezienia w waszych smartfonach, czyli w ramówce naszego radia, kiedy puszczamy rap. Albo kiedy Anka Rembas, czyli ja, mam swoją audycję i to też znajdziecie. Albo gdzie. Jak będziecie oczywiście szukać. Bo strony internetowe są też, radio też ma swoją stronę internetową, czyli wpiszecie radiogdańsk.pl i wyskakuje wam wszystko to, co słyszycie na antenie. A że na antenę na pewno nie macie za bardzo czasu, bo się uczycie, więc nie sądzę, żebyście słuchali non-stop Radia Gdańsk, to pewnie zostają wam tylko wieczory. Więc jak zostają wam wieczory, to mogę was zapewnić, że wieczorny program, czyli po godzinie 19 do godziny 24 też się u nas sporo dzieje na antenie. Ale to już są rzeczy poważniejsze, to już nie jest tylko muzyczny program, to jest historia, to jest gospodarka morska, to są reportaże, to są dokumenty historyczne. Tam się sporo dzieje. Cieszyliście się, że przyjeżdżacie tutaj? Tak. Zwróćcie uwagę, w międzyczasie ta sama konstrukcja. Żadnych prostopadłych ścian, wszystko pofalowane, powykładane miękkimi akustycznymi wykładzinami. Właśnie po to, żeby odsłuchujący tutaj realizator dźwięku też miał jak najbardziej czyste, studyjne warunki do odsłuchu i możliwości obróbki tego, co tam rejestruje. Spróbujcie zaraz posłuchać, gdzie się poszczególne dźwięki, skąd się wydobywają, jaka jest przestrzeń. Jest to nagranie przestrzeni kanału. Baby, I like the lowest music, you know I be that weirdo kind of guy. Maybe I like eating up the Mickey Ticky Tats, 5 or 6 and get you high. And junkies, I keep them by my side. Baby mama doesn't understand, a friend is hard to come by, so I'll keep what I can find. To jest redakcja internetowa i oprócz tego, że możemy sobie wiadomości, serwisy informacyjne usłyszeć na antenie radia, możemy je też poczytać na stronie internetowej, a jeżeli ktoś bardzo się zagłębi w temat, to możemy sobie przy pomocy kamery studia też popodglądać niektórych rozmówców w trakcie niektórych rozmów. Także przestajemy być medium takim typowo słuchanym, trochę wchodzimy w zakresy medium czytanego, no i trochę podglądanego. To jest tylko podgląd oczywiście, bo nie tworzymy tego telewizji Radio Gdańsk, ale umożliwiamy podgląd na przykład rozmowy, która jest akurat emitowana na antenie. Także ktoś, kto słucha tej rozmowy, może sobie przy pomocy kamer też popatrzeć na rozmowę. To właśnie ta rozmowa odbywa się tutaj. To wszystko, co ci rozmówcy mówią do mikrofonów, co jest w tej chwili w czasie rzeczywistym słyszane przez wszystkich słuchających Radia Gdańsk. Czyli takie fajne oznaczenie, czerwone tabliczki, napis Radio Gdańsk, obwódka stołu. Jeżeli to jest w kolorze czerwonym, znaczy, że mikrofony są aktywne i emitowany jest sygnał stąd na żywo. Jeżeli tabliczki zaświecą się w kolorze zielonym, to znaczy, że akurat realizator puszcza albo muzykę, albo blok reklamowy, albo jakiś wcześniej nagrany materiał, bo takie rozmowy nie zawsze się odbywają tu w studiu. Czasami odbywają się gdzieś na zewnątrz, są nagrane i potem przy pomocy zespołu systemu emisyjnego są po prostu emitowane w zastępstwie tego, co się dzieje tutaj w studiu. Właśnie tutaj widzimy no, taka radio w pigułce. Wszystko, co najważniejsze, właśnie dzieje się tutaj. Zróbmy sobie kilka kroków w tamtą stronę. Po co radio telewizor? Podgląd właśnie programów informacyjnych. Czekajcie, stójcie, stop! Słuchajcie, Gdańsk jeszcze słynie, żebyście też wiedzieli. Tu mamy napisane bursztyn, tak? Gdańsk słynie z tego, że organizuje się tu największe, słuchajcie, wystawy na świecie pod względem właśnie wyrobów bursztyniarskich, tak? Także o tym też pamiętajcie, a po kaszubsku bursztyn to jantar. Idziemy dalej. Zachowujemy. Tak? Jolo.
przyjdziemy. Macie wy wszystko z tej. No ja słyszałem, że na drugim nie tutaj. Nie idzie ci ciało. Solidarnie, nie, 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 nie